Z racji tego, że pogoda dzisiaj nie dopisuje i trzeba się troszeczkę rozgrzać, to zabieramy się dzisiaj za stopę fundamentową pod bramę. Bramę przysuwną. Zobaczcie, odgarnąłem sobie już ten gruz, który tutaj był. No i czeka mnie teraz kopanie. Fundament najprawdopodobniej zrobię 40 cm na około tam 2 metry, gdzieś tak myślę. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy tu już porobione przepusty, zasilanie. Tutaj hop, jest w arocie wszystko. Ale powiem wam, że teraz tak sobie myślę, że no dobra, do furtki wszystko jest, w sensie skrętka. Do bramy, do napędu zasilanie jest, ale nie zrobiłem żadnych dodatkowych przewodów, na przykład do tej anteny albo do czujek. I nie wiem w sumie, czy o tym zapomniałem, czy nie chciałem pamiętać, bo mi to niepotrzebne. Bramę wam pokażę. Bramę mamy 5-metrową. Kupiliśmy ją z marketu, z Leroya, już jakiś czas temu. Tak się prezentuje, 5 metrów plus przeciwwaga, ona ma tam chyba właśnie 2 metry. Dlaczego 5-metrowa, nie 6-metrowa? Mieliśmy już wyceny pod zamówienie bramy 6-metrowej, ale z dnia na dzień, to było jakiś czas temu, kilka tygodni temu, i po prostu tam z 6 tysięcy załóżmy poszło na 8 tysięcy brama. No to mówię, no nie, no bez przesady, i z marketu po prostu 5-metrową kupiliśmy, 4-metrową, przepraszam, kupiliśmy za 3,5 tysiąca chyba, więc no 3,5 a 8 jest spora różnica, co nie? Więc uznaliśmy, że ten prześwit 4-metrowy będzie ok. No sami zobaczcie, myślę, że to jest naprawdę, naprawdę w porządeczku. Dobra, żeby nie przedłużać, zabieram się teraz tutaj za kopanie fundamentu. Wykopiemy tutaj, tu jest w ogóle ciężki teren, nie? Tak jak kopaliśmy ten fundament pod płot i tak dalej, to jest najgorszy teren z całego tutaj frontu. Wykopiemy pewnie na około 60-70 cm w dół, no bo tu jeszcze ziemia będzie, tak jak piksel jest, tam jak fundament będzie podsypana. Więc myślę, że będzie w porządku. Zabieramy się do roboty. Dobra, jakoś dałem radę. Jest wykopane. Szerokość jest u góry troszeczkę większa, z tego względu, że na dole się troszeczkę zwęża. Jest taką literę V. Teraz trzeba zrobić szalunek, dokręcić zbrojenie i będziemy działać dalej. Zobaczcie, ława, w zasadzie wykop pod ławę jest przygotowany. Przeciągnięty jest przepust z przewodem 230 właśnie tutaj do bramy. Potem sobie jeszcze będę ustawiał co i jak. Tak jak widzicie, ona ma tutaj szerokość 50 cm, szalunek jest zrobiony nawet 55, natomiast tam jest wężej, jest 40 cm. Przygotowaliśmy sobie, żeby nie wypchnęło. Jest wszystko w poziomie, tak jak powinno być. Długość 2 metry, bo okazuje się, że ława powinna być tak długa jak przeciwwaga waszej bramy. Nasza brama ma 2 metry przeciwwagi, więc tak też robimy. Czyli co? Zbrojenie. Jeżeli chodzi o zbrojenie, zobaczcie, zrobiłem po prostu taką kratkę z prętów. Do tego jest nawiercone do fundamentu od płotu kilka takich prętów. Wszystko jest sklejone, wszystko jest związane. No i tak to będzie wyglądało. Będzie można to zalewać. Lecimy, nie zatrzymujemy się. Trzeba zalać stopę fundamentową pod bramę. Mam nadzieję, powiem wam, że wystarczy mi betonu, cementu w sensie, bo to jest ostatni worek, przedostatni, tu jest ostatni, tam jeszcze mam pół. A co się stało? Prąd? Może ja ruszyłam. O. No, jak widzicie, żwiru też nam na styk wystarczyło. Jakieś tam resztówki, no ale trzeba sobie jakoś radzić. Chodźcie, zobaczcie. Także tyle jest zalane. Nie wiem, czy mi wystarczy. Kurczę, pewnie nie, zabraknie. Przyjdzie jechać, albo nie wiem, wykombinować coś. No zobaczymy. W każdym razie ja kręcę dalej. Raz, dwa, trzy i pół taczki jeszcze. No to może się uda. Jak skończę, to do was wrócę. I gotowe. Wystarczyło cementu, wystarczyło piachu, nie trzeba było nigdzie jechać. Słupek jest też już
osadzone, tak jak możecie widzieć. Jest poniżej tutaj daszka, tak miało być, bo tak też będzie chyba najprawdopodobniej brama. Jest tutaj na patencie zabezpieczone w pionie z jednej i z drugiej strony. No i co? Mam nadzieję, że zrobiłem to dobrze. Tu jest między słupkiem a słupkiem tam około 15,5 cm, z tego względu, że tutaj przychodzi jeszcze taka rolka, no i tu w środku będzie jeździła brama. Także mam nadzieję, że jest dobrze zrobione, bo jak nie, to będzie mały problem. Jak sobie fundament doschnie, osadzamy rolki. Nie robiłem tego teraz, słuchajcie, bo nie wiem, jak to rozmierzyć i tak dalej. Niech to wyschnie i potem na kotwę sobie to na spokojnie zrobię. Kupiłem pręty M16, także wszystko będzie grało i buczało. Także do zobaczenia w następnym ujęciu. Dzień dobry. Znowu kolejny dzień. W końcu ruszamy dalej z bramą. Kupiłem wiertło w ogóle SDS-a 16, ale się okazało, że ma takie grube wejście i nie mam wiertarki. Musiałem do sąsiada podskoczyć. Jak oglądasz, sąsiad, bardzo dziękuję. Swoją drogą, on się zajmuje płotami, montuje i w ogóle to rzucę wam ten kontakt, to możecie sobie ogarnąć. Dobra, czas na montaż wózków. Generalnie już jest wszystko wymierzone, mam nadzieję, że dobrze jest ogarnięte. Zgadza się linia, jak widzieliście, słupek też jest osadzony. No i teraz czas na wózki. Kupiłem pręty 16, do tego będą podkładki, będą śruby, no i to będzie po prostu wrzucone około 25 cm na kotwę chemiczną. No i oczywiście one będą tutaj tak jakby w powietrzu, bo tu jeszcze będzie podsypka, kostka i tak dalej, więc będziemy sobie działać. Według instrukcji jest tak, żeby wózki osadzać, przynajmniej w naszej, 25 cm w osi rolki od końca przeciwwagi, czyli przeciwwaga ma 2 metry. Przeciwwaga ma 2 metry, więc 25 cm od końca i 25 cm od początku. No, każda brama jest inna, więc to trzeba tak sobie te wózki wymierzyć, żeby wam wszystko chodziło ładnie i płynnie. Mam nadzieję, że u nas będzie dobrze, także ja zabieram się do wiercenia i potem do osadzania na kotwę. Chciałem się zabrać do skręcania i żeby osadzić już na kotwę pręty. No i zobaczcie, kupiłem sobie podkładki. No i generalnie tutaj sobie już przymierzam. Zobaczcie, hop. I nagle... I tak patrzę, mówię, co jest? Patrzę na te śruby 16, ale patrzę na pręty i okazało się, że wziąłem 14, nie 16. No dobra. No to po prostu będę musiał teraz poczekać, dokupię jutro 14, bo pręty już są pocięte, 14 też będą ok i będę musiał zrobić to dopiero, znaczy będę mógł to zrobić dopiero jutro. Jeden wózek jest już tutaj wstępnie skręcony, przycięte są pręty, teraz muszę zabrać się za drugi wózek. No i dobra, czas na kotwę, zwykła jakaś tam marketowa oczywiście. No i powiem wam, że robię na kotwę, bo po prostu robię to pierwszy raz, nie wiem, czy to mówiłem. I po prostu samo wiercenie i osadzanie właśnie tych prętów na kotwę jest po prostu łatwiejsze, bo możecie sobie od razu, znaczy dopiero później wszystko wymierzyć na spokojnie, tak jak ma być, a jak zalejecie to w betonie, no to wiecie, to już nie macie tak jakby żadnych możliwości, jeżeli się gdzieś tam pomylicie czy coś, a tak na spokojnie można sobie wszystko przemyśleć. To też jest tak, że są wiercone po prostu dziury tam, gdzie chcecie, ten pręt nigdzie tam nie lata, tak jak w betonie i tak dalej, więc no uważam, że to jest lepsze, nie wiem, czy słowo lepsze jest ok, ale lepsze może tak być. Lepsze rozwiązanie dla takich laików, amatorów, jak robicie, po prostu macie więcej możliwości, macie spokój na głowie. Dobra,
jedno już jest osadzone, zabieramy się za drugie. No i tak naprawdę cała to robota, tutaj jeszcze sobie wyczyszczę, żeby to nie zastygło. No i to jest fajne, że macie tutaj właśnie możliwość regulacji też, także jest dużo opcji i myślę, że wszystko będzie poprawnie. Dobra, ja na dzisiaj kończę, słuchajcie, niech to sobie zastygnie i zabieramy się w kolejnych dniach już za osadzanie bramy. A jeśli chodzi, słuchajcie, o sam montaż furtki, no to tak samo jak brama i jak przęsła wygląda identycznie. Nie mamy co prawda jeszcze klamki i elektrozaczepu, natomiast tutaj jest już wszystko przygotowane, jak mogliście zauważyć. Zawiasy były no takie, a nie inne w komplecie, plus taki oto kwadracik. Przymierzyliśmy sobie tak, żeby było wszystko w jednej linii. Odrysowana górna linia tutaj. Górna linia tego kwadratu, tej rozety, czy jak to tam zwał, odznaczone kropki, teraz małym wiertełkiem będę sobie nawiercał, a potem po tym dużym. I kołki mam według instrukcji dyszka, więc zabieram się do roboty. Furtka też jest wstępnie zamocowana, jest tutaj w osi słupka. Generalnie muszę jeszcze później, nie wiem, czy dociąć po prostu tam z centymetr, z półtora ten zawias, czy po prostu wywiercić w betonie, żeby ten zawias po prostu sobie bardziej wszedł, bo jak możecie zobaczyć, jest nierówną między prawą a lewą stroną, ale to zrobię dopiero później. Przepraszam, jak kupię elektrozaczep i zobaczę, jaka tutaj po prostu jest potrzebna odległość. W każdym razie mamy zrobiony zapas, jest regulacja i o to właśnie chodziło. No i dobra, moi drodzy, zamontowane w ten sposób. Generalnie no my robiliśmy to dopiero później, bo nie wiedzieliśmy na jakiej wysokości i tak dalej, więc pewnie można by było, jak ktoś już to robił, to mógł to zrobić od razu. Tutaj śruba, nie wiem jak ona się tam nazywa, z tym takim kwadratem jako kontrą. No i tutaj śruba i nakrętka, podkładka. Dotniemy sobie tutaj fleksem po prostu to i tak to zostaje. Tak to będzie wyglądało. Do osadzenia został tutaj jeszcze ten słupek, ale to już przy okazji, jak będę robił po prostu płot sąsiadowi i będzie betoniarka odpalona, to sobie ten jeden słupek tutaj zaleję. No i tutaj jeszcze jest taka rolka prowadząca, nie? Także ona będzie tak jakby wjeżdżać sobie w ten słupek, dzięki czemu też ta brama będzie w poziomie, bo jest tutaj centymetr dwa może niżej względem tej strony. Także tak to się prezentuje, jeździ bardzo fajnie i przyjemnie. Teraz czas w takim razie na kolejny etap, czyli nasz napęd. Wracamy teraz do tematu bramy. No i mamy też już tutaj ten słupek zamontowany. No nie pokazywałem wam tego, bo to w sumie co tu pokazywać. Wykopana dziura, fundament zrobiony, słupek osadzony, tak żeby się zgadzało od zewnętrznej strony, żeby mniej więcej brama była równo. Teraz sobie ją jeszcze ustawiliśmy, tak żeby sobie fajnie tutaj wjeżdżała w ten słupek. Tu jest taka rolka, jak możecie zobaczyć. No i tak naprawdę bierzemy się teraz za montaż naszego osprzętu, ale to po prostu zobaczycie w kolejnym materiale.